Ważne zagadnienia natury etycznej i związane z nimi pytania padały na 11. Kongresie Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich. Trwające przez kilka dni września w Kolegium Biomedicum Gdańskiej Akademii Medycznej dyskusje i panele przyciągnęły wielu zainteresowanych. Nic dziwnego, ponieważ poruszane podczas kongresu problemy wiązały się z tematyką trudną i wzbudzającą największe emocje. Mówiono o aborcji, eutanazji i klonowaniu. Organizatorem polskiej edycji sympozjum jest Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich. Organizacja ma na celu integrację środowiska lekarskiego wokół najważniejszych spraw, które się wiążą z życiem ludzkim, z opieką, ostatnio z opieką nad ludźmi starymi, nad zapewnieniem komfortu nie tylko życia, ale i umierania. Kongres podzielono na kilka sesji tematycznych. Dotyczyły one relacji między prawem naturalnym a stanowionym w medycynie, a także problemów bioetycznych w medycynie prenatalnej, jak na przykład zapłodnienie pozaustrojowe czy rozród wspomagany. Jeden z problemów podejmowanych na tym kongresie był problem diagnostyki prenatalnej oraz sytuacji niepomyślnej diagnozy, a więc jednocześnie sytuacji co dalej. Co dalej? Jak pomóc rodzicom, żeby zdecydowali się urodzić takie dziecko niezależnie od diagnozy, czy będzie żyło jako dziecko niepełnosprawne. Kongres Lekarzy Katolickich odbywa się co 4 lata. Jego tradycja sięga już prawie pół wieku. Za każdym razem przyciąga wielu znamienitych gości. W Gdańsku nie zabrakło nawet przewodniczącego Papieskiej Rady Duszpasterstwa Służby Zdrowia, kardynała Javiera Lozano Barragana. Skok Stefczyka był jednym ze sponsorów wydarzenia.